Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. Zanim przejdę do omówienia dzisiejszej bardzo ciekawej Ewangelii, pozwólcie, że w kilku słowach odniosę się do treści naszej dzisiejszej wspólnej modlitwy Kościoła, a w dniu dzisiejszym modlimy się za migrantów i uchodźców. Jest to już 106 raz, kiedy Kościół na świecie modli się w tych sprawach, a więc widzimy, że ta świadomość potrzeby modlitwy za uchodźców, za migrantów na świecie jest bardzo długa w Kościele i z roku na rok coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo tacy ludzie potrzebują naszej modlitwy. A tak się też złożyło, że Pan Bóg pozwolił, że jako kapłan od pewnego czasu mam możliwość odwiedzać Polonie na całym świecie, w różnych krajach, bywam proszony na rekolekcje różnych parafii i dzięki temu też Mogę naocznie przekonać się, jakie są troski i radości Polaków mieszkających i pracujących za granicą. I przy okazji też pozbycie niektórych stereotypów na ich temat, jakie pewnie często nosimy w sobie, kiedy nie mamy z nimi bezpośredniej styczności, kontaktu. I tak bez wątpienia niektórzy z nas, niektórzy z nas myślą, że. Takie życie za granicą jest beztroskie, pozbawione wszelkich trudności, że zarabia się tylko duże pieniądze i je później wydaje, śpi się na dolarach. Oczywiście tak nie jest. Bez wątpienia są tacy ludzie, którym się powodzi dobrze, ale są też tacy, którym powodzi się niestety źle. Są tacy, którzy przeżywają swoje radości, ale też i tacy, którym nie brakuje na co dzień wielkiego cierpienia i krzyża. A więc ich życie nie różni się wiele od tego, co mamy tutaj w Polsce. A bez wątpienia dochodzi także ten problem oddalenia od kraju i ojczystego, od swoich rodzin, bliskich przyjaciół, znajomych i z roku na rok to, to oddzielenie odczuwa się coraz bardziej bolesny sposób. No i też, kiedy z tymi ludźmi miałem okazję spotykać się, rozmawiać. Przekonałem się jednak, jak bardzo ważna jest obecność Polaków za granicą, jak wiele dobra potrafią, potrafią wnosić do lokalnych społeczności, przyczyniać się do tworzenia rozmaitych, ważnych dzieł w tych krajach, w których się znajdują. Mają też wielkie zasługi dla lokalnego kościoła. W pewien bardzo konkretny sposób też przyczyniają się do rozwoju lokalnych wspólnot parafialnych. I myślę też, że Pan Bóg się nimi pięknie posługuje właśnie po to, aby ewangelizowali. Ale też trzeba powiedzieć sobie prawdę, że wielu Polaków, którzy wyjechali za granicę, delikatnie mówiąc, pogubiło się. Pogubiło się i moralnie, i duchowo. I prawdziwe są słowa, które kiedyś powiedział sługa Boży Ignacy Posadzy, że dusze Polaków na emigracji giną. I Potrzeba wielkiej modlitwy i wielkiego wysiłku duszpasterskiego, aby zawalczyć o ich dusze. Dusze tych, dla których troski dnia codziennego, kwestia utrzymania pracy, dochodów, ale także i zwykłe lenistwo odcięły od Pana Boga, od Kościoła i sprowadziła do takiej bardzo przyziemnej egzystencji, zupełnie pozbawionej myśli o tym, co nas czeka po śmierci. Ale także bardzo budowało mnie spotykanie się z ludźmi, którzy nie stracili kontaktu z Panem Bogiem, dla których sprawy Boże były bardzo ważne. Trzeba powiedzieć prosto, że tych ludzi jest stosunkowo niedużo, patrząc na tą potężną liczbę Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę. Ale jeżeli trwają przy Panu Bogu, to trwają szczerze i są zdolni do wielkiego wysiłku, aby utrzymać swoje życie sakramentalne kontakt z Panem Bogiem. My tego nie doceniamy, bo jesteśmy tutaj w Polsce i każdy z nas ma do kościoła blisko, przeważnie 15 minut na piechotę do najbliższego kościoła, który przeważnie jest otwarty, obok mieszka ksiądz, do którego można bez problemu się dostać, zapytać, poprosić o spowiedź świętą, o sakramenty i to otrzymamy. Za granicą to nie jest takie proste. Tam często okazuje się, że jeden kościół, jedna parafia przypada na wiele kilometrów, i do najbliższego polskiego kościoła, czy jakiegokolwiek kościoła, trzeba nieraz jechać długie godziny. I to jest naprawdę kosztem tego dnia wolnego odpoczynku. Nie tak jak tutaj dla wielu przy okazji, o ile mi będzie pasowało, pójdę sobie w niedzielę na mszę. Dla nich to jest priorytet i to jest jedna msza w niedzielę. Jedna godzina, jeden kapłan. Nie mogę wybierać. Ten ksiądz mi pasuje, ten mi nie pasuje. W tym kościele czuję się dobrze, w tamtym źle. Oni widzą, jest ten jeden, i, i zaczynamy nagle to doceniać. Jaka to jest wartość? Przechodzę tutaj dla Pana Boga, bez względu na to, jaki jest ten kościół, czy mi się podoba, czy nie, czy ksiądz mi pasuje, czy też nie. I takich ludzi, wiara tych ludzi bardzo mnie budowała. Jakiś czas temu zadzwoniła do mnie pewna kobieta, która mieszka i pracuje w kraju, w którym nadal trwają obostrzenia związane z epidemią. Kościoły są pozamykane, nie ma możliwości uczestnictwa w Eucharystii. I ona mówi, że bardzo boli mnie, kiedy dzwonię do moich przyjaciół do Polski i oni mi mówią, że nie chodzą do kościoła, pomimo, że kościoły są otwarte, bo się boją zarazić chorobą. I ona mówi, ale gdyby u nas tutaj otworzyli kościół, my byśmy w ogóle nie oglądali się na to, czy my się tu zarazimy, czy nie, bo my mamy w sobie tak wielki głód Boga. I poza tym, no nie wierzymy w to, żeby Bóg zadziałał tak bardzo przeciwko nam. Przecież my przychodzimy tutaj modlić się o nasze zdrowie. Przychodzimy nam szeł o uzdrowienie i nagle Pan Bóg miałby nam zrobić jakąś krzywdę. Dla nas to nie jest ważne, nawet gdybyśmy mieli zachorować. My chcemy Boga, my chcemy Eucharystii. Chcemy przyjmować Komunię Świętą. Niestety władze to zabroniły, kościoły są pozamykane i bardzo tęsknimy za Eucharystią. A więc to, co powiedziała ta kobieta, bardzo mnie zbudowało, i oczywiście też stało się to dla mnie osobiście także źródłem takiej prywatnej refleksji nad tym, jak bardzo jesteśmy obdarowani, mieszkając właśnie tutaj w Polsce i mając tak wspaniały dostęp do Pana Jezusa. Tak więc to wszystko, o czym teraz mówię, na pewno niech będzie dla nas taką motywacją do codziennej modlitwy za emigrantów, którzy jak widzimy przeżywają różne chwile i potrzebują bez wątpienia naszego wsparcia duchowego. Ale także modlimy się dzisiaj za uchodźców, którzy z różnych przyczyn... Przeważnie politycznych, zostali zmuszeni do opuszczenia własnych ojczyzn. Ja myślę, że my tutaj w Polsce zaczynamy to coraz bardziej rozumieć, jaki to jest dramat tych ludzi, bo przecież przyjeżdża tutaj i pracuje wielu mieszkańców Ukrainy, Białorusi. Zresztą w mojej poprzedniej parafii w Poznaniu na Wildzie mieszkało ich bardzo dużo i z niektórymi z nich rozmawiałem. I oni mówili, że tak, to prawda, niektórzy z nich przyjechali. Po to, żeby zarobić, bo na Ukrainie jest bieda i chcą trochę lepszego życia dla siebie, dla swoich bliskich. Ale wielu z nich powiedziało, że po prostu uciekło przed wojną. Bo przecież na wschodzie Ukrainy cały czas trwa wojna. Wojna bardzo nierówna, w której bardzo łatwo stracić życie. A kto z nas chciałby stracić życie? Kto z nas chciałby umierać, zostawić swoich bliskich, rodziny? Oni nie czują się tam bezpiecznie. I dlatego. Woleli wybrać wyjazd za granicę, do obcego kraju, zaczynać od zera, właśnie po to, żeby przeżyć, może kiedyś wrócić do swojej ojczyzny. Podobnie mówiła pewna studentka, białorusinka, której rodzina była zaangażowana w pewne działania polityczne. I ona mówi, że dobrze jej tutaj w Polsce, ludzie są dla niej bardzo życzliwi, ale ona wie, że nieprędko będzie mogła wrócić. Do swojej ojczyzny i bardzo tęskni za swoim domem. Pomimo tego, że otrzymuje tutaj tak wiele dobroci, serca, pomocy, to jednak ona wolałaby być u siebie w domu. Wie jednak, że póki sytuacja jest, jaka jest w jej kraju, w jej ojczyźnie, jest to niemożliwe. I ludzi przeżywających podobne dramaty na pewno na całym świecie jest bardzo dużo. I też trzeba modlić się za tych, którzy świadczą pomoc uchodźcom. Trzeba modlić się przede wszystkim. Żeby była to pomoc mądra i roztropna. Niestety często tak nie jest. Często jest to przedmiot pewnych gier politycznych czy ekonomicznych. Ktoś chce na tym zarabiać, chce uzyskać dla siebie jakąś korzyść. Ja zanim wstąpiłem do seminarium, ukończyłem kulturoznawstwo i tam bardzo często powtarzano pewną zasadę, że są pewne kultury, których nie da się połączyć ze sobą, są do siebie nieprzystawalne. Nigdy się nie będą zazębiać. Nie jest tak, że można wziąć sobie dowolnego człowieka z jednego końca planety, z jednej czy z drugiej kultury i przenieść w inne miejsce i sądzić, przypuszczać naiwnie, że oni się ze sobą dogadają. Jest to jakaś abstrakcja. I właśnie tego rodzaju działania zupełnie bezmyślne, nie biorące pod uwagę złożoności ludzkiej natury i kultur, powodują później napięcia, lokalne konflikty wybuchy agresji i niczemu dobremu nie służą, a na pewno nie służą tym uchodźcom, którzy są w sumie tylko pewnymi narzędziami, piąkami, którymi ktoś chce rozgrywać dla własnych interesów. A więc trzeba także i w tej modlitwie, w, trzeba w naszej modlitwie pamiętać o tych sprawach. I teraz w kilku słowach chciałbym odnieść się do dzisiejszej Ewangelii. Na pewno dla nas dla kapłanów, nie jest łatwo, kiedy przychodzi ktoś i mówi, że jest w mojej rodzinie ktoś, kto bardzo się pogubił, czy to żyje daleko od Pana Boga, czy wszedł w jakieś grzechy. I jest w tych ludziach ogromne pragnienie, żeby ci ludzie zmienili swoje życie. Ale póki tak się nie dzieje, bardzo cierpią. Dzisiejsza Ewangelia daje nam nadzieję. Daje nam nadzieję, że są w naszym życiu takie momenty, w którym może jest ktoś taki, który przez pół swojego życia mówi Bogu nie chcę, nie będę Ciebie słuchał. Ale jednak później przychodzi moment opamiętania się, nawrócenia. Trzeba się o to modlić, nie wolno tracić nadziei. Pamiętajmy, że Bogu bardziej zależy niż nam na tym, żebyśmy się nawracali. I Bóg naprawdę robi wiele w życiu każdego z nas, żeby doprowadzić nas do siebie, doprowadzić nas do opamiętania. Ale także musimy wziąć pod uwagę to, że to dzisiejsze słowo odnosi się do każdego z nas. W życiu każdego z nas były takie momenty, że mówiliśmy Bogu, nie będę Cię słuchał. Albo że zrobię coś, ale i tak robiliśmy na odwrót. Będę zachowywał przykazania, ale potem je z premedytacją łamię. Bez wątpienia Pan Jezus podkreśla, że aby zostać zbawionym, trzeba się nawracać. Trzeba choćby chcieć się nawracać. I tu już jest bardzo dużo. I. Tym pierwszym etapem nawrócenia jest to, o czym czytamy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, we fragmencie o bezbożnym, który dokonuje różnych nieprawości, ale w pewnym momencie, jak czytamy, zastanowił się i odstąpił od swoich grzechów i na pewno żyć będzie, a nie umrze. Zastanowił się i odstąpił od swoich grzechów. Bardzo ważny jest ten moment wewnętrznej autorefleksji, zastanowienia się, czy idę właściwą drogą, czy postępuję mądrze. Czy to, co czynię, jest zgodne z Bożymi przykazaniami, czy podpisałby się pod tym Pan Bóg, czy nie da się żyć inaczej? Szatanowi bardzo zależy na tym, żeby takich momentów w naszym życiu było jak najmniej. Żebyśmy się nie zastanawiali nad tym, czy postępuje słusznie, czy nie. Raczej On będzie tym, który będzie nam wymawiał: Dobrze robisz, niczego w swoim życiu nie zmieniał, nie zmieniaj. Wszyscy tak robią jak Ty. No ale potem jednak przychodzi jakiś wielki dramat odejścia od Pana Boga, doprowadzenia siebie samego do wewnętrznej ruiny. Tak więc dobrze jest zastanawiać się nad tym, co dzieje się w moim życiu. Dla niektórych to będzie moment choćby właśnie zatrzymania się w niedzielę, przyjścia do kościoła, wsłuchania się w Słowo Boże, w czytania w Ewangelię, w kazanie. Dla kogoś innego wysłuchanie jakiejś dobrej konferencji duchowej w internecie, może przeczytanie wartościowej lektury katolickiej. Może wyjazd na jakieś rekolekcje, bez wątpienia o to chodzi, a już na pewno takim momentem autorefleksji powinien być codzienny rachunek sumienia, czyli konfrontacja tego, co wydarzyło się w dniu dzisiejszym z Bożymi przykazaniami. I to jest właśnie to zastanowienie się, zastanowienie się nad sobą i czytamy dalej w Ewangelii opamiętanie się. Później jednak. Ów mężczyzna opamiętał się i posłuchał ojca. Tak czytamy. To słowo opamiętanie się jest synonimem słowa nawrócenia. I to jest nie tylko autorefleksja, ale zastanowienie się nad sobą połączone z działaniem, z pragnieniem działania. To jest właśnie ten moment mojego życia, kiedy wiem, że zrobiłem coś złego, ale jednak próbuję po raz kolejny wyjść na prostą. Bogu nie chodzi o to, czy mi się to uda, czy nie, ale czy próbujesz, czy starasz się. I to już jest bardzo dużo. Jeżeli odda swoje życie Panu Bogu, to Pan Bóg pomoże ci wyjść na tę prostą. Nie od razu. Czasami jest to proces, etap, który jest długi, ale jeżeli te chęci w człowieku będą, to na pewno Pan Jezus pomoże nam wyprostować nasze życie. Żeby przeprowadzać autorefleksję, na co potrzeba pomocy Ducha Świętego. I dlatego warto, warto modlić się do Ducha Świętego takie wewnętrzne światło, czy postępuje dobrze, czy też nie. Ale jeżeli chcemy, aby w naszym życiu był obecny element opamiętania się, nawrócenia, to potrzebna jest pokora. Trzeba się nią modlić. I tej pokory brakowało słuchaczom dzisiejszej Ewangelii, słuchaczom Pana Jezusa. Pan Jezus ostrzegł ich. Celnicy i nierządnice wchodzą przed Wami do Królestwa Niebieskiego, bo oni szybciej są w stanie zrozumieć swoje grzechy, błędy i nawrócić się, zerwać z nimi, niż Wy, którzy to słuchacie, mówił Jezus do swoich słuchaczy. Ale przecież mówi także do każdego z nas. I dlatego musimy uważać, czy w nas przypadkiem nie ma takiej pych, która jest blokadą dla działania Pana Jezusa. Takim wewnętrznym przekonaniem, to nie do mnie, ja nic nie muszę zmieniać. Jeżeli ktoś tak myśli, to jak przeczytamy w innym fragmencie Pisma Świętego, sam siebie oszukuje. To jest właśnie przejaw pych. I także nieraz jest tak, że chcemy tego nawrócenia, że, że chcemy, aby coś zmieniło się w naszym życiu na lepsze, ale jest w nas taki lęk przed tym, że już wielokrotnie próbowaliśmy, że to się nie udawało, że w pewnym momencie jakby zamykamy się już na Boże działanie, mówimy Bogu nie. I to też jest niestety przejaw pych. Takiego zamknięcia się na działanie Pana Boga, braku zaufania do Pana Boga. Że przecież, Boże, tyle razy próbowałem i nic z tego nie wychodzi. To nam się zdaje, że nie wychodzi. Ale jeżeli oddałeś Bogu swoje życie, to Pan Bóg prowadzi to Twoje nawrócenie. Nie tak, jak Ty sobie to zaplanowałeś, ale prowadzi. A więc trzeba baczyć na to, czy ja rzeczywiście ufam Bogu, bo brak tego zaufania to jest sytuacja człowieka, który jest zamknięty w domu, Zamknął okna, drzwi, nikogo nie chce wpuścić, potrzebuje pomocy, ale drzwi są zamknięte. Dopóki on nie otworzy tych drzwi, nikt do środka nie wejdzie i mu nie pomoże. I Bóg często właśnie jest tym, który stoi pod drzwiami naszych serc, dusz i czeka, aż go wpuścimy. Ale żeby go wpuścić, potrzeba zaufania. Ile razy każdy z nas słyszał pukanie do drzwi, nie wiemy, kto tam jest, widzimy kogoś obcego. Otworzyć, nie otworzyć, wpuścić do środka, ufać, zaufać. Może nie zaufać. W stosunku do Boga potrzeba, żebyśmy Mu zawsze ufali. Wpuszczenie Go do swojego życia, do swojego serca zawsze wyjdzie nam na dobro. Obyśmy o tym zawsze pamiętali. Amen.